Paweł Adamowicz zginął rok temu z rąk nożownika. Stefan W. zaatakował prezydenta Gdańska podczas 27. finału WOŚP. Współwięźniowie mężczyzny ujawnili prawdę o mordercy polityka. Paweł Adamowicz zginął od ciosu nożem, który Stefan W. wymierzył mu na scenie podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ta straszna zbrodnia wstrząsnęła całym krajem. Współwięźniowie, którzy odbywali z nożownikiem karę w tej samej celi, wyjawili całą prawdę o mężczyźnie. Paweł Adamowicz zginął z rąk Stefana W. Za nami kolejny finał WOŚP, który w tym roku naznaczony był wspomnieniem wielkiej tragedii sprzed roku. Podczas 27. finału prezydent Gdańska został zaatakowany przez nożownika na oczach tysięcy mieszkańców miasta. Paweł Adamowicz zmarł wskutek odniesionych obrażeń. Tuż po ataku, napastnik wykrzyczał do mikrofonu przerażające słowa. Nazywam się Stefan. Siedziałem niewinny w więzieniu. Platforma Obywatelska mnie torturowała. Dlatego właśnie zginął Adamowicz, zabrzmiało z głośników. Wydarzenie wstrząsnęło całym krajem. Okazało się, że Stefan W. istotnie odsiadywał wcześniej w więzieniu wyrok za napady na bank. Dwa lata spędził w specjalnej celi dla najbardziej niebezpiecznych osadzonych. On tam dwa lata nie miał nic, tylko klapa, bez telewizora, cela jak toaleta, mówił dziennikarzom Faktów współwięzień Stefana W. Jakiś czas temu do mediów trafiły informacje związane ze Stefanem W. Na jaw wyszło, że mężczyzna planował swoją zbrodnię od dawna. Więźniowie, którzy odbywali z nim karę w zakładzie, przekazali przerażające historie. Wyciekły rozmowy, które prowadził z kolegami z celi, po wyjściu na wolność. Szykuje się do wyborów. Nie spocznę dopóki te wszystkie kur. Z Gdańska, SW, policja, prokuratura, sądy się nie powieszą. Zrobiły ze mnie kur. Więźnia politycznego, torturowali mnie, otruwali, teraz będzie rozpie. Teraz jestem obserwowany, policja się mnie boi, kupiłem se noże, fajne taktyczne. Kiedyś byłem mistrzem wszystkiego co robiłem, a teraz już emerytura, ledwo żyję, cukrzyca, kur. Je. Otruwali mnie dwa lata, 20 kilo zjechałem na wadze, wzrok straciłem, serce słabo działa, miał pisać do swoich kolegów z celi Stefan W. Zabójca Pawła Adamowicza wciąż czeka na proces. Mężczyzna został zatrzymany tuż po ataku, ale wciąż nie wiadomo w jaki sposób potoczą się jego losy. Śledczy cały czas badają sprawę, trwają przesłuchania świadków, między innymi więźniów, którzy przebywali z nim w tym samym zakładzie karnym.
Prokuratura oczekuje również na ostateczne orzeczenie lekarskie. Dzisiaj grzeje, 1. Wakacje w więzieniu, tuż obok najgorszych i bezwzględnych kryminalistów. Niewiarygodna oferta turystyczna Alcatraz Wschodu 2. Zatrważające wiadomości z południa Polski. Bardzo mocne uderzenie, zatrzęsły się budynki, mieszkańcy są zdezorientowani, jeśli okaże się, że Stefan W. jest niepoczytalny, zostanie poddany leczeniu. W innym przypadku odpowie za zbrodnie przed sądem. Grozi mu dożywocie, tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że nożownik ze szczegółami zaplanował morderstwo. Mówię ci, dopinam jeszcze tylko kilka rzeczy tutaj do końca i wracam na dożywotkę, trzeba pojechać z kur. Walić, je. Nic się nie bać, to kolejny fragment rozmów Stefana W. z współwięźniami, do których dotarli dziennikarze Faktu. Najlepsze newsy dnia. Źródło, Fakt24. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.